I filozofia korowodu dożynkowego w tym roku jest taka, że mniej więcej się te pojazdy będą formowały sołectwami, czyli po prostu z danego sołectwa pojazdy, które zgłosiły chęć, scenka rodzajowa, jakieś organizacje oraz straże. I tak to mniej więcej powinno wyglądać. Oczywiście dopuszczamy drobne zmiany ze względu na to, no, że to jednak jest wielka operacja logistyczna, tam już od dosyć długiego czasu się te pojazdy formują, są duże i tak dalej, więc to nie jest wcale takie łatwe. Ale mniej więcej filozofia jest taka, że tak by to miało i pewnie będzie wyglądać. Na przodzie raczej na czele korowodu będą usytuowane te pojazdy ze zwierzętami żywymi, czyli oczywiście kolaski, no to jest już tradycja dożynkowa w kolaskach. Włodarze, gazdowie i te ważne osoby naszych dzisiejszych dożynek, później pewnie jakaś bandera konna i tak dalej, ale to oczywiście wszystko tutaj na finałowym momencie będziemy Państwu komentowali. Niestety troszeczkę mniej nie będzie słychać niż teraz ze względu na huk maszyn, ale to już jakoś też myślę, że sobie z tym poradzimy. Jeszcze raz Państwa bardzo proszę o zachowanie szczególnej ostrożności. Jeszcze raz powtórzę dla Państwa, którzy nie wiedzą, korowód od tamtej strony, od stadniny koni, od drogomyśla z tamtego kierunku do nas przyjedzie, zaraz za strażnicą skręci w prawo i pojedzie ulicą Nową, Lipową, takie koło duże zatoczy i od strony Ronda Katowickiego do nas przyjedzie, czyli od strony tam, jakby się jechało, może z Cieszyna starą drogą, tak bym powiedział. O. Od strony Ronda Katowickiego. I wtedy dopiero będzie kulminacja korowodu, będzie ten odbiór. Tutaj gazdowie wejdą na tą trybunę, a korowód w prawo przed szkołą, w ulicę Szkolną i tam właśnie pojedzie i tam będziemy Państwa bardzo prosić, żeby zrobić miejsce. I jeszcze raz Państwa bardzo proszę, żeby się stosować do poleceń ludzi, którzy zabezpieczają korowód, bo oni to robią dla Państwa bezpieczeństwa, żeby wszelkie te dyskusje i uwagi i tak dalej sobie zostawić na czas późniejszy. Czasami się taki funkcjonariusz może wydawać trochę niegrzeczny, ale on to robi dlatego, że naprawdę ma dla Państwa na rozmowę z każdym z Was dosłownie 2 sekundy, bo musi być bardzo czujny. Tam później, jak korowód będzie skręcał w prawo, są przed szkołą parkingi, które są teraz na razie zarezerwowane.